właśnie Tomasz Sakiewicz, dziennikarski poker. No, można powiedzieć, decydujący dzień, a w każdym razie jeden z decydujących o tym, co się zdarzy w Europie, w środkowej Europie w najbliższych dniach, tygodniach, decydujący być może o kształcie tej Europy i pokoju. Jutro dzień solidarności z krajami, które są prześladowane przez rosyjski imperializm. Wczoraj prezydent Rosji Władimir Zełenski ogłosił, że Ukraińcy będą wywieszać swoje flagi. My na znak solidarności ze wszystkimi narodami, które są zagrożone rosyjskim imperializmem, wywieźmy flagi biało-czerwone. Zachęcamy do tego wszystkich. Niech to będzie nasz znak jedności narodowej w obliczu zagrożenia i pokoju, i bezpieczeństwa państwa. A dzisiaj o tym, co się dzieje, będziemy rozmawiać z Marcinem Przydaczem, wiceministrem spraw zagranicznych, w drugiej części z Rafałem Dzięciołowskim, prezesem Fundacji Solidarności Międzynarodowej, znawcą spraw ukraińskich, ale zaczynamy od pana wiceministra. Witam serdecznie, panie ministrze. Dobry wieczór, panie redaktorze. No cóż, mówiąc klasykiem, wojna czy pokój? Panie redaktorze, robimy wszystko, co możliwe, aby doprowadzić do utrzymania stabilności, pokoju, stabilności, z której wiele państw w ostatnim 30-leciu czerpało profity. Wiele państw naszego regionu dzięki oczywiście pracy swoich obywateli, ale dzięki też w wielu aspektach mądrej polityki udało nam się odbudować te straty, jakie zafundowała nam geopolityczna sytuacja tuż po wojnie i oczywiście w trakcie wojny. Wiemy, czym pachnie dominacja rosyjska. Wiemy, że ta chęć odbudowy Imperium Rosyjskiego jest ciągle żywa w głowach włodarzy na Kremlu i ta próba odbudowy dzieje się dzisiaj oczywiście kosztem Ukrainy, kosztem też innych państw, chociażby Kaukazu Południowego. Stąd też konieczność odpowiedniego zatrzymania tych aspiracji rosyjskich do odbudowy Imperium Sowieckiego, postsowieckiego już na tym etapie. Stąd wynika konieczność oczywiście wsparcia Ukrainy, ale stąd też wynika konieczność utrzymania dużej aktywności dyplomatycznej, aktywności, która ma finalnie doprowadzić do ustabilizowania tej sytuacji, doprowadzić do deeskalacji, natomiast nie może się to odbyć kosztem akceptacji tych miejscami absurdalnych żądań ze strony Moskwy. No, znamy te żądania, wycofanie wojsk natowskich z Europy Środkowej, czyli nie tylko odsłonięcie krajów, które nie są w NATO, ale również takich krajów jak Polska czy Bałtowie, które by znalazły się w bezpośrednim zagrożeniu rosyjskim. No ale może spróbujmy zinterpretować te sygnały z dzisiejszego dnia. Po godzinie 11 Ministerstwo Obrony Rosji i Dowództwo Rosyjskie ogłasza, że wycofuje, luzuje część oddziałów na Krymie i w innych miejscach, które są blisko granicy z Ukrainą. Nie mamy potwierdzenia tego przez żadne służby i żaden zwiad satelitarny, chyba że coś się w ostatnich minutach zmieniło. W podobnym tonie mówił minister Ławrow w czasie konferencji z ministrem Rałem. I można powiedzieć, że mimo tych zupełnie bezczelnych żądań ministra Ławrowa, które w sposób zawalowany, ale jednak powtarzał wobec Ukrainy i wobec pozostałych państw, no to był ton niewojenny, tak? Znaczy to była retoryka zwykła w czasie pokoju, jeśli to tak można nazwać, rosyjska. Czyli Rosjanie sprawiają wrażenie, jakby nie szli na wojnę. Z drugiej strony przed chwilą dostaliśmy informację o cybernetycznym ataku na stronę Ministerstwa Obrony Ukrainy i asystent bankowy również ukraiński. Zwykle takie ataki wyprzedzają atak militarny, chociaż ich skala nie jest tak ogromna i charakterystyczna dla działań wojennych. Jak to wszystko możemy ocenić? No jeszcze może przypomnę jeden fakt historyczny. Bodajże Japończycy tuż przed atakiem na Pearl Harbor właśnie mówili o przełomie w rozmowach z Amerykanami, że praktycznie już pokój zapanował. Tak? Było to tylko przykrycie ataku. Jak te wszystkie sygnały zinterpretować? Panie redaktorze, jeśli chodzi o te zapowiedzi wycofania części wojsk, ja odpowiem językiem, który jest zrozumiały w Moskwie, zwłaszcza w dzisiejszej Moskwie, językiem Dzierżyńskiego,
Dawieraj, no prawie raj, prawda? Wiesz, ale sprawdzaj. Nas nie interesują tylko zapewnienia słowne, ale konkretne decyzje i konkretne fakta. Fakty są takie, że ponad 100 tysięcy wojsk zostało zgromadzonych wokół ukraińskich granic. Fakty są takie, że ponad 30 tysięcy wojsk rosyjskich i białoruskich aktywnie ćwiczy na północnych, przy północnych granicach Ukrainy. Fakty są takie, że dochodzi do ataków cybernetycznych i to napięcie tak naprawdę pozostaje na ciągle wysokim poziomie. Jeśli ta działalność dyplomatyczna pana ministra Rała dzisiaj, ale także innych aktorów sceny polityczno-międzynarodowej doprowadzi do jakiegoś przełamania, to oczywiście będziemy z tego przełamania wyciągać odpowiednie wnioski i będziemy się z niego także i cieszyć. Natomiast nie może się to odbyć, jeszcze raz powtórzę, kosztem akceptacji wszystkich oczekiwań strony rosyjskiej. Strona zachodnia, zachodnioeuropejska, transatlantycka jest gotowa do rozmów, na przykład dotyczących większej transparencji, większej przewidywalności ruchów wojsk, bo mamy tutaj także i do czynienia z wielkimi manewrami rosyjskimi, które są poniżej deklarowanych publicznie. Rosja jest stroną wielu porozumień międzynarodowych, między innymi dokumentu wiedeńskiego, w którym zobowiązała się do informowania strony świata zachodniego o ruchach swoich wojsk. W naszym przekonaniu w sposób ciągły narusza te swoje zobowiązania, więc jeśli chce rzeczywiście rozmawiać o większej przewidywalności, to zarówno z jednej, jak i z drugiej strony ta przewidywalność powinna być osiągnięta, nie tylko kosztem działań strony zachodniej. Natomiast musimy mieć świadomość, że cele Rosji są dużo dalej idące, tak jak pan redaktor powiedział. Z jednej strony de facto stworzenie takiej szarej strefy gdzieś tutaj w regionie Europy Środkowej, chęć dominacji państw będących w przestrzeni postsowieckiej, taka, żeby móc w pełni kontrolować sytuację tam na miejscu. Rosja ma świadomość, że Ukraina dzięki aktywności społeczeństwa ukraińskiego, ale wsparciu także i wielu przyjaznych Ukrainie środowisk, staje się coraz bardziej demokratycznym państwem, coraz bardziej prozachodnim. I mimo różnych wyzwań oczywiście, ta demokratyczna Ukraina, gdyby udało jej się zbudować dobrze funkcjonującą gospodarkę, no byłaby także i śmiertelnym zagrożeniem dla Rosji jako przykład. Okazałoby się, że w przestrzeni postsowieckiej można stworzyć państwo rządzone w miarę demokratycznie i w miarę zasobne. Ja wiem, że tam jest wiele różnych problemów, które należy rozwiązać. To już jest zadanie rządu w Kijowie, ale na pewno Władimir Putin i władze na Kremlu nie byłyby zadowolone z sytuacji, w której państwa odcinające się od Rosji budowałyby swoją gospodarczą nie tylko przewagę, co stabilność, no bowiem okazałoby się za chwilkę, że i Rosjanie mogą zapytać, jak to jest, że takie duże państwo jak Ukraina buduje swoją przyszłość w dobrych relacjach z Zachodem. Mogliby zapytać władz w Kremlu, jakie w takim wypadku władze w Kremlu wyciągają z tego wnioski, czy nie czas na jakieś reformy wewnątrz Rosji, na co oczywiście ani Władimir Putin, ani reszta moskiewskiej wierchuszki absolutnie nie jest gotowa, bowiem zburzyłoby to całe ich wyobrażenie o funkcjonowaniu państwa rosyjskiego. Dosyć, można powiedzieć, twarda postawa Polski, dosyć twarda postawa jak na Stany Zjednoczone i obecnego prezydenta USA i znacznej części świata zachodniego. Ale czy tak samo możemy na przykład dzisiejsze wypowiedzi Olafa Scholza, bo nie możemy za wszelką cenę dopuścić do wojny. Ja tutaj dopowiadam za wszelką cenę, bo tego słowa nie użył, ale tak to zabrzmiało. Czy to nie oznacza cenę ogromnych ustępstw? Czy Niemcy nie prowadzą innej polityki? Owszem, wojny to byśmy nie chcieli i w to wierzę. No ale by chcieli na przykład oddania czegoś Rosji, a już na pewno wspólnej polityki energetycznej z Rosją. Trochę to nie wychodzi ze względu na tą awanturę, która się odbywa obecnie, ale zakładają, że kiedyś wróci wszystko do stanu, no, powiedziałbym, spokojniejszego, nienormalności, bo tego nie można nazwać normalnością. Czy te dzisiejsze spotkanie Scholza i Putina można określić jako spotkanie, które jest
tym samym, co prezentuje reszta państw zachodnich? Panie redaktorze, ja nie odpowiadam za realizację polityki niemieckiej, zwłaszcza w może szkoda, byśmy lepiej na tym wyszli. Polityki wschodniej. Myślę, że nasi widzowie doskonale orientują się, kto na polskiej scenie politycznej przez ostatnie lata bardzo aktywnie wskazywał na Niemcy jako na potencjalnego gwaranta bezpieczeństwa, bezpieczeństwa energetycznego, bezpieczeństwa. To może przypomnijmy, NATO. Donald Tusk, Radosław Sikorski, no w pewnym sensie Waldemar Pawlak, który tutaj w ogóle największe zauroczony jest w ogóle dobrymi cenami, dobrymi kontaktami z Rosją. No i ich poplecznicy. My, panie redaktorze, od 2015 roku prowadziliśmy bardzo aktywną politykę w regionie, w ramach tak zwanego Trójmorza, w ramach bukaresztańskiej dziewiątki wschodniej flanki NATO, uważając, że to tutaj mamy zbieżność interesów, bowiem wszystkie te państwa są także i zagrożone imperialną polityką Rosji, ale są też zagrożone niestety byciem przedmiotem układów pomiędzy stolicami zachodnio, dużych gospodarek zachodnioeuropejskich a Moskwą. Jednocześnie wskazywaliśmy, że gwarantem bezpieczeństwa są Stany Zjednoczone. Staraliśmy się o jak najlepsze relacje z każdą z ekip rządzących w Białym Domu, czy to był Barack Obama, czy Donald Trump, czy dzisiaj Joe Biden. Oczywiście do każdego z nich można mieć różnego rodzaju oczekiwania, ale trzeba wskazać w sposób jasny, że w momencie rzeczywiście próby, to Barack Obama w 2016 roku na skutek zabiegów prezydenta Andrzeja Dudy zdecydował o dyslokowaniu 5000 natowskich wojsk w Polsce. To Donald Trump decydował o tym, aby rozszerzyć tą amerykańską obecność, i to dzisiaj Joe Biden decyduje o kolejnych tysiącach żołnierzy w Polsce. Więc ta strategia budowy naszej pozycji w regionie i na dobrych stosunkach transatlantyckich dzisiaj przysłużyła się podniesieniu poziomu bezpieczeństwa w Polsce. Dzisiaj Polacy czują się dużo bezpieczniej. Wyobraźmy sobie, co by było, panie redaktorze, gdyby tych zabiegów polskich nie było, gdyby tych wojsk dzisiaj w Polsce nie było. Mielibyśmy pewnie przedłużony jeszcze kontrakt z Gazpromem. Nie wiem, czy funkcjonowałby terminal LNG w takiej formule. Nie wiem, czy na pewno nie byłoby budowy Baltic Pipe. Bylibyśmy dużo bardziej zależni od gazu rosyjskiego i tym samym bardziej podatni na decyzje z Moskwy. Ta mądra i przewidywalna, właśnie wskazująca na troszkę dłuższy horyzont niż tylko do najbliższych wyborów, czy tylko po to, żeby pokazać jakieś, albo nie, osiągnąć jakieś doraźne cele polityczne. Ta polityka dzisiaj okazuje się przynosić pozytywne skutki dla wszystkich rodaków. Myślę, że warto to głośno powiedzieć. Warto, ale pytanie, czy z dzisiejszego spotkania Scholza z Putinem coś wynika? Możemy coś wyczytać z tych określeń. Po pierwsze, czy Scholz gra w jednej drużynie ze światem zachodnim dalej? Może zaczął grać. I czy ten nacisk, który na Putina wspólnie się wytwarza, coś rzeczywiście pomógł? Panie redaktorze, no nie usłyszeliśmy twardych słów dotyczących zamknięcia projektu Nord Stream 2, a to z całą pewnością byłby pewnego rodzaju argument, który przemówiłby do rozumów włodarzy w Rosji. No, nie usłyszeliśmy też twardego języka dotyczącego polityki energetycznej, a tutaj to jest rzeczywiście taki sektor, który gdyby był objęty twardymi sankcjami ze strony Unii Europejskiej, na pewno byłby odczuwalny przez Rosję. Na pewno Rosja 5 razy zastanowiłaby się nad kontynuacją swojej agresywnej polityki, gdyby miała świadomość strat w tym zakresie. Natomiast pozostaje mieć nadzieję, że strona niemiecka jako największe państwo Unii Europejskiej tą odpowiedzialność za bezpieczeństwo całej przestrzeni europejskiej oczywiście udźwignie i utrzyma. My w ramach działań dyplomatycznych będziemy starali się przekonywać do takich decyzji Niemców. Mamy także i zapewnienie strony amerykańskiej, że będzie tutaj aktywnie nad tym pracować. Mamy poparcie regionu. Natomiast no, trzeba mieć świadomość, że Berlin często realizuje swoją politykę w oparciu głównie o interesy swoich. Mamy jakieś problemy techniczne.
Zobaczmy krótko spotkanie Scholz-Putin. Słusznie. Mam nadzieję, że zaraz będziemy mogli to powiedzieć. Dla mojego pokolenia wojna w Europie jest nie do pomyślenia i musimy zrobić wszystko, aby tak pozostało. Naszym przeklętym obowiązkiem i odpowiedzialnością jako szefów państw i rządów jest niedopuszczenie do wojny. Dla mojego także. Czy my chcemy wojny? Oczywiście, że nie. Dlatego przedstawiamy nasze propozycje do procesu negocjacyjnego. Problemy techniczne, ale to chyba tylko problemy techniczne, nie żaden atak. Także proszę się niepokoić. Mamy z powrotem pana ministra Marcina Przedacza. Panie ministrze, już na koniec. Jutro rano w jakim świecie się obudzimy? Czy możemy tą noc przespać spokojnie? Panie redaktorze, no, żyjemy w świecie bardzo niestabilnym, więc trudno mi jest tutaj dawać pełne gwarancje, co będzie następnego dnia, jeśli chodzi o sytuację na Ukrainie. Natomiast jestem absolutnie przekonany, że bezpieczeństwo Polski i Polaków jest niezagrożone. Jesteśmy stabilnym państwem. Daliśmy też tego wyraz podczas hybrydowego ataku na polskie granice ze strony białoruskiej. Mamy tutaj wsparcie sojuszników, o które aktywnie zabiegaliśmy. Mamy modernizującą się ciągle dostosowywaną armię. Myślę, że nie ma tutaj absolutnie podstaw do obaw, jeśli chodzi o nasze bezpośrednie bezpieczeństwo. Natomiast ważne jest, aby powstrzymać imperializm jak najdalej od polskich granic, tak żeby na przyszłość za rok, dwa, trzy, pięć również móc obudzić się w tętniącej życie bogatej i stabilnej Polsce. Bardzo dziękuję. Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych, był moim państwa gościem. Za chwilę będziemy się łączyć z Rafałem Dzięciołowskim, prezesem Fundacji Solidarności Międzynarodowej. Będziemy chcieli porozmawiać o tym, co dzieje się w tej chwili na Ukrainie, o nastrojach społeczeństwa ukraińskiego i też jak reagują władze ukraińskie na to, co się dzieje. Zdaje się, że już mamy połączenie. Witam serdecznie. Kłaniam się, Rafał Dzięciołowski. Co w tej chwili się dzieje na Ukrainie? Z tego, co wiem, a nie mam takich najświeższych informacji sprzed parunastu minut, ale staram się śledzić regularnie to nastroje, pamiętam nastroje determinacji. Za dość mrożące krew w żyłach należy uznać informacje o atakach hakerskich na strony Ministerstwa Wojny i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz kłopoty dwóch dużych banków państwowych, Privat Bank i Oszczad Bank. Dotyczy to zarówno funkcjonowania stron internetowych, możliwości dokonywania przelewów internetowych, jak i korzystania z części bankomatów, ale nie jest to sytuacja, z którą Ukraińcy nie spotkaliby się już wcześniej. I myślę, że z tego czerpią oni tę siłę do pewnego stosunkowego, stoickiego spokoju, z jakim przyjmują z jednej strony te wszystkie informacje na temat niebezpieczeństwa pełnoskalowej agresji rosyjskiej na ich państwo, a z drugiej strony te niedogodności, które wynikają, no właśnie tak jak teraz, z cyberataków. Powiedzmy zresztą, że te ataki na strony Ministerstwa Obrony i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na Ukrainie miały już miejsce wcześniej. I w związku z tym one mogą, tak jak mówią to eksperci, poprzedzać jakieś działania o charakterze militarnym, ale wcale nie muszą. I Ukraińcy raczej trzymają się tej bardziej optymistycznej interpretacji. A czy są jakiekolwiek inne oznaki jakichś agresywnych działań? Bo Rosjanie mówią wręcz o wycofywaniu wojsk, więc mamy do czynienia też z szumem informacyjnym. Tak. I generalnie to jest chyba ta największa broń Rosji od samego początku. To znaczy te sprzeczne, wzajemnie wykluczające się informacje, całkowite poczucie niepewności, które ma w zamiarze agresora prowadzić do paniki, do wręcz zadręczenia ofiary przez poczucie, że nic nie rozumie ze świata, którego otacza. Muszę powiedzieć, że
mnie osobiście najbardziej imponuje właśnie spokój i determinacja Ukraińców. I ona jest imponująca zupełnie, bo myślę, że mało które społeczeństwo byłoby w obliczu takiego zagrożenia, jakie jest Ukrainie przedstawiane przez media właściwie z całego świata, zachować tak daleko posunięty spokój, a teraz też narastającą determinację w zbieraniu szeregów do obrony. Przypomnijmy szkolenia Gwardii Narodowej, szkolenia pospolitego ruszenia, przygotowania zapasów, przygotowywania i rozpatrywania różnych dróg ewentualnej ewakuacji. Także jest to też, sądzę, i nie jestem też oryginalny w tym twierdzeniu, to większość ekspertów podkreśla, jest to wynik tej świadomości, że wojna zahartowała społeczeństwo ukraińskie, podobnie jak ukraińską armię, i że to jest ósmy rok wojny, którą doświadczają Ukraińcy. Także na pytanie, czy Rosja zaatakuje i czy będzie wojna, jedyna uczciwa odpowiedź brzmi: Rosja zaatakowała w 2014 roku, a i wojna od tego czasu trwa na Ukrainie. No, ale jeżeli by doszło do tej wojny, czy jak się ocenia realne siły ukraińskie? Bo pamiętamy to, co się działo na Krymie, że bez jednego strzału zajęto Krym. No, w Donbasie już stawiono opór, nawet były bardzo bohaterskie oddziały, które powstrzymywały dużo większe siły rosyjskie, zadawały im poważne straty. No, ale jednak była to armia mało regularna, już tak najdelikatniej mówiąc, brakowało często butów, broni, no wszystkiego, tak? To tylko bohaterstwo ludzi zastępowało braki. No i przede wszystkim tragedia, jeżeli chodzi o dowodzenie, kiedy dowódcy często nie robili nic albo chętnie wykonywali rosyjskie rozkazy. Czy to już jest inna armia? Tak, można powiedzieć z całą pewnością, że to jest zupełnie inna armia i że to wynika zarówno z tego, że przez 8 lat doświadczenia zdobyte na polu walki przez Ukraińców są bezcenne i one są nieporównywalne z nawet najbardziej wyczerpującym i najbardziej realistycznym poligonem. Więc a pamiętajmy, że przez linię frontu w Donbasie przewinęło się kilkaset tysięcy żołnierzy przez ostatnie 8 lat. 13 tysięcy zginęło, ale kilkaset tysięcy przeszło przez linię frontu. Po drugie, ten opłakany stan armii ukraińskiej w roku 2013-2014 wynikał z absolutnie celowej polityki ekipy prorosyjskiej Janukowycza, który po prostu prowadził do celowego, programowego niszczenia potencjału tej armii. To, co się stało po 2014, to jest powolne, ale systematyczne, konsekwentne odbudowywanie potencjału zarówno pod względem operacyjnym, czyli zdolności do działania, potencjału strukturalnego armii, ale też i wyposażenia w sprzęt. Ostatnio to bardzo przyspieszyło w ciągu ostatniego półtora miesiąca. Można mieć oczywiście zastrzeżenia, można mówić, że dużo jest sprzętu sowieckiego jeszcze, że część tego sprzętu jest przestarzała, ale pamiętajmy, że to jest armia, która liczy 250 tysięcy ludzi w polu i dodatkowe możliwości mobilizacyjne chyba ponad 200 tysięcy, więc to jest armia duża, to jest armia złożona w większości z doświadczonych żołnierzy z doświadczeniem frontowym i to jest armia, która przez ostatnie lata przechodziła liczne treningi i szkolenia ze strony instruktorów amerykańskich, też pod kątem dostosowania do procedur NATO. Także pewne struktury taktyczne na poziomie taktycznym, no nie jestem żołnierzem, nie znam się na tym, ale generalnie prowadzono je w kierunku spełnienia kryteriów i funkcjonalności NATO. Ponadto pamiętajmy, że Ukraińcy byli też na misjach, uczestniczyli w misjach sił sojuszu i współpracowali też z Amerykanami i tam raczej w Ukraińcach upatrywano bardzo solidnych żołnierzy, odważnych i zdeterminowanych. Była taka historia w Afganistanie, że już po wycofaniu się Amerykanów zostały tam jeszcze jednostki ukraińskie, które dokonywały ostatnich ewakuacji. Więc to są żołnierze na pewno cenieni też przez zachodnich sojuszników i cenieni przez Amerykanów. Krótko mówiąc, myślę, że Rosjanie mieliby bardzo ciężki orzech do zgryzienia i ta ewentualna, w moim przekonaniu jednak wciąż mało prawdopodobna agresja pełnoskalowa mogłaby się dla Rosjan marnie skończyć. Mogliby po prostu ugrzęznąć ze wszystkimi tego dramatycznymi konsekwencjami. To znaczy
gwałtownym wzrostem ofiar, brakiem perspektywy przełamania i rozwiązania konfliktu na poziomie militarnym, problemem wielkim, narastającym politycznym, no i daj Boże, konsekwentnymi sankcjami Zachodu, które zachwiałyby stabilnością gospodarczą Federacji Rosyjskiej. Właściwie dzisiaj tak naprawdę jedynym problemem dla ostatecznego rozstrzygnięcia kwestii rosyjskiej, że tak powiem, jest niezdecydowanie Zachodu i brak jednolitej polityki, chociaż i tutaj ostatni miesiąc przyniósł i ostatnie wydarzenia przynoszą zaskakująco chyba pozytywną zmianę. No właśnie, to było zdumiewające, że 150-tysięczna armia chce atakować armię 250-tysięczną, która się ma bronić. Tak zwykle tych atakujących jest więcej niż tych broniących. No oczywiście Rosjanie mają dużą przewagę, szczególnie w broni lotniczej, ale te siły, albo Rosjanie blefowali od początku, albo te siły po prostu nie doceniają armii ukraińskiej, chyba że jeszcze czegoś nie wiemy. Znaczy, ja cały czas interpretuję tę sytuację w taki sposób, że Rosjanie nie tyle blefują, co usiłują wykorzystać czynnik zastraszania militarnego do przeforsowania projektu politycznego, który po pierwsze pozbawiłby Ukrainę możliwości swobody wyboru kierunku geopolitycznej orientacji. Mam tu na myśli implementację porozumień mińskich w interpretacji rosyjskiej, czyli takiej, która de facto pozbawia Ukrainę kontroli nad tymi obszarami. I to jest jeden argument, i to jest jeden kierunek działania Rosji, a drugi to jest użycie tych sił, ale dopiero w momencie, gdy w samej Ukrainie na skutek wcześniej podjętych pod przymusem decyzji politycznych o implementacji porozumień mińskich doszłoby do wewnętrznej implozji państwa w wyniku demonstracji, protestów społecznych, walk i tak dalej. Pamiętajmy, że prezydent Poroszenko próbował już kiedyś przeprowadzić przez Werchowną Radę proces implementacji porozumień mińskich, które w Ukrainie są odczytywane jednoznacznie i słusznie jako początek projektu federalizacji kraju, a więc de facto rozbioru. Poddania jako całości pod zwierzchnictwo Rosji. No i to się skończyło wtedy gigantycznymi protestami i walką na ulicach Kijowa. Musimy już niestety kończyć. No, liczmy na to, że te wszystkie dzisiejsze zapowiedzi okażą się prawdziwe. I przewidywania amerykańskiego wywiadu tym razem się nie sprawdzą. Nie dojdzie jutro do wojny, bo jutro tą właśnie datę wyznaczono. Przypominam, że jutro Dzień Solidarności z Narodami prześladowanymi przez rosyjski imperializm. Wywieźmy polskie flagi w solidarności z tymi narodami, również w okazaniu gestu Solidarności Narodowej. Bardzo dziękuję. Rafał Dzięciołowski, prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej, był moim państwa gościem. Bądźmy solidarni z Ukrainą. Kłaniam się. Dziękuję bardzo.